Nie ma, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków. Bardzo proszę Państwa o podawanie kandydatów do komisji. Pan Roman Pękala, bardzo proszę. Czy pan Szymon Kastelik wyraża zgodę? Dziękuję. O, bardzo proszę. Czaniec, pan Borecki Tomasz. Dzień dobry. Czy pan Borecki Tomasz wyraża zgodę, tak? Czy ktoś jeszcze? Jeżeli nie ma chętnych, szanowni państwo, to zamykam listę kandydatów. I bardzo proszę o przegłosowanie, czy komisja uchwał i wniosków może pracować w takim składzie. Kto jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Proszę komisję o zajęcie miejsca. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach. Punkt 1. Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowania gminy Borąbka na lata 2014-2021. I tutaj proszę o przewodniczącego wspólnej komisji o wyrażenie opinii. Panie przewodniczący, szanowna rada, szanowni goście. Połączone Komisje Budżetu Samorządu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego oraz Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na wspólnym posiedzeniu dnia 18 grudnia pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Borąbka na lata 2014-2021. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie ma. Dziękuję. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o zapoznanie z uchwałą. Uchwała nr 3/2014 Rady Gminy Borąbka z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Borąbka na lata 2014-2021. Na podstawie artykułu 18 punkt 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Rada Gminy Borąbka uchwala, co następuje. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Borąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2021, która otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1. Wykaz przedsięwzięć z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 stanowi załącznik nr 2. Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Borąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021 stanowią załącznik nr 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Borąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w budynku urzędu gminy oraz na obszarze sołec w miejscach zwyczajowo przyjętych. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi do przedstawionej uchwały? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Punkt 2. Szanowni Państwo, dokonanie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok. Proszę Pana Przewodniczącego. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczącej zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok. Bardzo dziękuję. Jak było dopisane? Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie ma, dziękuję. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o zapoznanie z projektem uchwały. Uchwała
nr 3 przez 2014 Rady Gminy Porąbka dnia 22 grudnia 2014 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Uchwała nr 34/319/2013 dnia 30 grudnia 2013 roku. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Zwiększa się dochody budżetowe, tabela nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok. Ogółem o kwotę 50 tysięcy złotych, jak za przykład nr 1. Zwiększa się wydatki budżetowe, tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok. Ogółem o kwotę 50 tysięcy złotych, jak w załączniku nr 2. Dokonuje się zmian dotacji udzielonych z budżetu gminy, jak w załączniku nr 3. Dochody. W tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 3 299 403,90 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 299 403,90 zł. Przychody z budżetu. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2 500 000 zł. Rozchody budżetu. Spłata zaciągniętych kredytów 1 220 000 zł. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo, do tej uchwały? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Uchwalenia 2015 rok planu gospodarczego gminy. Panie Przewodniczący. Szanowni Zebrani, połączone komisje na tym wspólnym posiedzeniu również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący uchwalenia na 2015 rok planu gospodarczego gminy, zastrzeżenie i wprowadzenie do zadań wspólnych badania pod nazwą budynek ośrodka zdrowia w Kobielicach, modernizacja budynku wraz z infrastrukturą wokół obiektu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Ja bardzo proszę w takim razie komisję, ponieważ wniosek komisji budżetowej został uwzględniony w projekcie uchwały, ale proszę sprawdzić, czy został on dopisany do projektu. Tak jest. Budynek ośrodka zdrowia w Kobielnicach, modernizacja budynku wraz z infrastrukturą wokół obiektu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Uchwalenie na 2015 rok wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2022. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Również zaopiniowały komisje projekt uchwały dotyczącej uchwalenia na 2015 rok wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2022. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Dziękuję. W takim razie proszę komisję o wniosku o zapoznanie z uchwałą. Uchwała nr 3 przez 2014 Rady Gminy Porąbka dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2022. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015-2022 stanowi załącznik nr 1. Wykaz przedsięwzięć realizacji do roku 2015 roku stanowi załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022 stanowią załącznik nr 3. Upoważni wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Upoważni wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jedności, z których wynikające z płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 milionów złotych. Upoważni wójta gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązań określonych w paragrafie 4 ustęp 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Traci moc uchwała Rady Gminy Porąbka nr 34 318 2000 jest
Dobrze. 2020-123 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej programy finansowej gminy Porąbka na 2014-2021. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pan się wstrzymał. Dobrze. Dziękuję. Jeden wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Uchwalenie na 2015 rok budżetu gminy. Panie Przewodniczący. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczącej uchwalenia na 2015 rok budżetu naszej gminy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Pan Adam? Nie? Wydawał mi się Pan. Dziękuję. W takim razie proszę komisję o wniosek o zapoznanie z projektem. Uchwała nr 3/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Porąbka na rok 2015. Uchwała to następuje. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50 210 832 grosze zgodnie z tabelą nr 1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ustawie w ustępie pierwszym obejmuje. Dochody bieżące w wysokości 43 534 602 zł 46 groszy. W szczególności dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 174 319 zł 4 grosze. Kwoty majątkowe w wysokości 6 676 228 zł 6 groszy, w szczególności dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz inne dochodzące do środków zorganizowanych niepodlegające zwrotowi 6 606 228 zł i 6 groszy. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 52 720 830 złotych 52 grosze zgodnie z tabelą nr 2. Na wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, przeznacza się łącznie na wydatki bieżące kwotę w wysokości 41 599 174 złotych 85 groszy, w szczególności na wydatki jednostek budżetowych 33 187 522 zł 85 groszy. Wynagrodzenie i składki od innych naliczane 20 200 765 zł 560 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 415 962 zł 85 groszy. Dotacje na zadanie bieżące w kwocie 3 647 231 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 218 837 zł. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 181 584 zł. Wydatki na usługę długu kwotę 370 tysięcy zł. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 11 121 655 zł 67 groszy, w szczególności na inwestycje 11 106 755 zł 67 groszy. Programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielania przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 7 686 069 zł 90 groszy. Dotacje na zadania inwestycyjne 810 685 zł 77 groszy. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 14 900 zł.
kwoty dochodów określonych w paragrafie pierwszym i wydatków określonych w paragrafie drugim obejmują dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 959 155 zł. Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 032 963 zł. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami administracji rządowej w wysokości 300 zł. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325 tysięcy zł. I wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w wysokości 314 150 zł. W tym wspieranie rodziny 64 tysiące zł. Oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 850 zł. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1 510 000 zł. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 800 tysięcy zł. Przychody ogółem wynoszą 3 910 000 zł. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach ubiegłych 1 100 000 zł. Z planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku 1 500 000 zł. Z planowanych do zaciągnięcia pod pożyczek 1 310 000 zł. Rozsody budżetu wynoszą 1 400 000 spłata zaciągniętych kredytów. Deficyt budżetu w wysokości 2 510 000 sfinansowanych będzie z zaciągniętych pożyczek 1 310 000, zaciągniętego kredytu 1 200 000. Zestawienia przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 7. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 50 300 zł. Tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 200 000 zł. Celową do dyspozycji SOEC w wysokości 25 000 zł. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 105 000 zł. Limit zobowiązań na rok 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz limitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 5 810 000 zł. W tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego na rok 2015 3 miliony zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 300 000 zł. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2 510 000 zł. Upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w artykule 89. Ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 8 niniejszej uchwały. Z tego sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2015 3 miliony zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2 510 000 zł, spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 300 000 zł. Upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności, dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku, dokonania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy, lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych innych w innym banku niż bank prowadzący usługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze SOEC w miejscach zwyczajowo przyjętych. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę. Tak? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pan Wilas. Czy w tym miejscu nie powinniśmy zostać zapoznani z opinią o przedłożonym projekcie budżetu i o regionalnej izbie zawodowej? Ale otrzymaliśmy opinię i na komisji była opinia przedstawiona, prawda? Ja zadałem pytanie. Nie, nie, rozumiem. Dlatego odpowiadam. Każdy z Państwa miał opinię i izbę obrachunkową. Ta opinia była odczytywana.
No nie była odczytywana, tak? Bardzo proszę, pani Teresa Janosz. Oczywiście muszę zgodzić się z panem Filarskim, ponieważ komisja jest organem pomocniczym Rady, natomiast Rada obraduje i wyłącznie tylko na sesjach. Rozumiem. W takim razie bardzo proszę o 5 minut przerwy, żeby pani mecenas mogła sprawdzić. Dobrze? Na pani skarbnik, tak? Wiesz, pani skarbnik, to bardzo. To nie, to dziękuję. To w takim razie poprosimy. Proszę. Bardzo proszę komisję o wniosku o przedstawienie uchwały. Uchwała numer 4100 przez 1 przez 150 przez 2014 z dnia 26 listopada 2014 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Porąbka projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Porąbka projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wójt gminy Porąbka przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w zespole zamiejscowym w Bielsku-Białej projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w ustawowym terminie określonym w artykule 238. Ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2015 rok i ustalił, co następuje. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W projekcie budżetu zaplanowane dochody w wysokości 50 210 832 grosze, wydatki w wysokości 52 720 832 grosze, przychody w wysokości 3 910 000, rozsądy w wysokości 1 400 000 zł. Podstawowe wielkości budżetowe, to jest dochody i wydatki oraz przychody i rozsądy, zostały zaplanowane w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego. Przedłożony projekt jest zrównoważony, a źródła finansowania deficytu budżetu zostały prawidłowo określone. Projekt obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład zwraca uwagę, że w sporządzonym projekcie uchwały budżetowej występują pewne nieprawidłowości polegające w szczególności na braku wyodrębnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy uregulowanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, pominięciu w paragrafie 2 punkt 2 projektu uchwały w ramach wydatków majątkowych, wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ujętych w tabeli nr 2, brak pełnej zgodności pomiędzy zakresem upoważnienia dla wójta gminy określonych w paragrafie 9 projektu uchwały obejmujących wyłącznie upoważnienia do zaciągania kredytów, a limitem zobowiązań określonych w paragrafie 8 uchwały, którym objęto również pożyczki i emisję papierów wartościowych stosownie do regulacji zawartej w artykule 89 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wątpliwości wynikające ze sformułowania zawartego w paragrafie 8 zdanie drugie projektu uchwały i zasadności jego zamieszczenia w treści przyszłej uchwały budżetowej. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 o finansach publicznych. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w artykule 242 ustawy dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanie spełniona realizacja określona w artykule 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznego do uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie
zamieszczono upoważnienia dla wójta gminy, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do projektu uchwały budżetowej przedłożono uzasadnienie oraz materiał informacyjny. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do kolegium. Uchwała numer 4100/1/152/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w projekcie uchwały budżetowej gminy Porąbka na 2015 rok. Wydaje się pozytywną opinię o możliwości finansowania deficytu budżetowego w projekcie uchwały budżetowej gminy Porąbka na 2015 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej gminy Porąbka na 2015 rok przedłożonym w Regionalnej Izbie Rozrachunkowej w Katowicach w zespole zamiejscowym w Bielsku Białej przez wójta gminy Porąbka zaplanowano dochody 50 210 830 złotych 52 grosze, wydatki w wysokości 52 720 830 złotych 52 grosze. Deficyt budżetowy ustalony na podstawie artykułu 217 z ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 2 510 000 złotych. Jako źródła finansowania zaplanowanego deficytu zgodnie z artykułem ustawy wskazano pożyczki w kwocie 1 310 000 zł i kredyty w kwocie 1 200 000 zł. Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2015 roku i dołączonych do niego materiałach informacyjnych oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej pokrycie założonego deficytu. W związku z powyższym orzeczono jak następnie. Uchwała numer 4100/151/2014. Skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii przedłożonej przez wójta gminy Porąbka w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Porąbka. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonych przez wójta gminy. Przegłosowaliśmy to. Przegłosowana. Tak jest. Tego nie czytamy. Dokładnie. Przepraszam, panie sekretarzu, prośba była precyzyjna. Odczytanie do projektu budżetowego. Tak jest, dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy mają państwo jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie, to w takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, punkt następny. Uchwalenie na 2015 rok programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Połączone komisje na wspólne posiedzenie również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczącej programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Jeżeli nie, to proszę komisję o uchwałę wniosku o przedstawienie uchwały. Uchwała nr 3/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Przyjmuje się do realizacji program współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie. Bardzo proszę. Tutaj już być ścisłym. Zmienił się tekst jednolity ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I on został uwzględniony w tym projekcie, który jest czytany. Natomiast państwo jeszcze mają stary tekst jednolity w projektach uchwały. Rozumiem. Dziękuję bardzo. W takim razie, szanowni państwo, kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Następny. Uchwalenie na 2015 rok
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję o uchwalenie wniosku o zapoznanie z projektem. Uchwała nr 3/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2015 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia finansowanych ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rada Gminy Porąbka uchwala to następuje. Ustala się w 2015 roku maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1200 zł. Paragraf 2. Ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli finansowane będą w roku 2015 roku studia wyższe zawodowe, licencjat, studia magisterskie uzupełniające, studia magisterskie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące o specjalności. Języki obce, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, logopedia, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie przedszkolne, technika, informatyka oraz inne specjalności związane z potrzebami szkoły lub przedszkola. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Traci moc uchwała 34/2321 przez 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2014 opłat za kształcenie pobrane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę, dziękuję. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. I następny. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 230/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka. Przepraszam. Uchwalenia 2015 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka. Bardzo proszę. Może opinię obydwie już przeczytam, bo to... Dokładnie. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka oraz pozytywnie zaopiniowały ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 24/230/2013 Rady Gminy Porąbka dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jakieś uwagi Państwo mają? Jeżeli nie, to bardzo proszę Komisję o wniosku zapoznania z, myślę, że z obiema projektami. Uchwała nr 3/2014 Rady Gminy Porąbka. Oddzielnie? Dobrze. No to najpierw. Najpierw. Oddzielnie. W sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na gminy, dla Gminy Porąbka na 2015 rok. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2015 rok o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy oraz w zakresie określonym uchwałą dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie o przegłosowanie proszę uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. I proszę Komisję uchwał wniosków o zapoznanie z kolejną uchwałą. Uchwała nr 3/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 24/230/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.
Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr 24/230/2013 Rady Gminy Porąbka dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 24/230/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obwieszczenie, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i w miejscach zwyczajowo przyjętych w obszarze sołectw oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej gminy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo jednogłośnie. Szanowni Państwo, proponuję zrobić 10 minut przerwy. Mamy na stołach ciasto, kawę, także zapraszam.